krokodyl wąskopyski, gatunek gada z rodziny krokodylowatych. Niektóre badania genetyczne sugerują, że gatunek ten nie należy do rodziny krokodyli. Jednakże oficjalnie jest krokodylem, także na naszą listę trafia. Występuje w Afryce, tradycyjnie do gatunku zaliczano populacje żyjące na obszarze od jeziora Tanganyika na wschodzie do północnej Angolii na zachodzie i Senegalu na północy. Badania Shirley'a i współpracowników w 2014 roku sugerują jednak, że populacje te należą do dwóch odrębnych gatunków, z których jeden zasiedla zachodnią, a drugi środkową Afrykę. Zwierzęta te mają przeciętną wagę 230 kg, maksymalna waga dochodzi do 325 kg, zaś długość to 4 metry. Krokodyl gawialowy występuje w Indonezji, Malezji i prawdopodobnie w Wietnamie. Przypuszcza się, że został wytępiony w Tajlandii, bo od 1970 roku nie zaobserwowano tam żadnego osobnika. Dziką populację szacuje się na poniżej 2,5 tysiąca dorosłych osobników. Żeruje głównie przy wodach. Jego pokarm to ryby oraz korupiaki i ssaki. Krokodyl gawialowy jest jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem rodzaju Tamistoma, tradycyjnie zaliczany do rodziny krokodylowatych, o co wspierają się różni naukowcy. Krokodyl gawialowy przeciętnie waży 250 kg, choć największy schwytany ważył pół tony. Z kolei długość maksymalna tego krokodyla to 5 metrów. Krokodyl błotny, który bardzo często mylony jest z krokodylem nilowym, tarcza grzbietowa właśnie tego krokodyla ma ułożenie nieregularne, głowę krótszą i szerszą, która przypomina głowę aligatora. Jednak wielki, widoczny czwarty ząb wskazuje, że jest krokodylem. Głowa stosunkowo płaska, ze wysoko umieszczonymi oczami, otwartymi usznymi i nozdrzami, dzięki czemu może zanurzyć całe ciało pod wodę, pozostawiając narządy zmysłów na powierzchni. Oko ma ochronną trzecią powiekę, której używa podczas nurkowania. Tylne odnóża z błonami pływalnymi nie służą do pływania, a rolę tę pełni ogon. Jeśli od razu nie zje zdobyczy, to zagrzebuje ją i powraca do niej później. W czasie suszy zagrzebuje się w mule na dnie wyschniętych zbiorników i zapada w stan odrętwienia do czasu nadejścia pory deszczowej. Samce wyznaczają sobie terytoria i bronią ich. Występuje w Iranie, Pakistanie, Indiach, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lance. Przeciętnie waży 250 kg, maksymalna waga to 500 kg, zaś maksymalna długość to 5 m i 20 cm. Aligator amerykański, gatunek krokodyla z rodziny aligatorowatych, osiąga średnio 3,5 metra długości, choć rekordowy osobnik mierzył blisko 6 metrów, 5 metrów i 80 cm. Dokładnie. Grzbiet ma ciemny, oliwkowo-zielony, plamisty, brzuch jasno-żółty. Pomiędzy oczami na kościach czaszki występuje kostny twór, podobny jaki ma kajman okularowy, ale nie tak wyraźny. Młode to miniatury dorosłych. Różnią się jednak ubarwieniem, ponieważ posiadają jasno-żółte, poprzeczne paski na czarnym tle, zapewniające kamuflaż. Żywi się głównie rybami, ptakami oraz drobnymi ssakami, choć znane są przypadki upolowania przez ten gatunek jelenia lub byka. Przeciętna waga takiego osobnika to 240 kg, lecz maksymalną ocenia się nawet na 1000 kg. Długość, tak jak wspomniałem, 5 metrów 80 cm. Gawial gangesowy, gatunek krokodyla z rodziny gawialowatych, obejmującej jeszcze krokodyla gawialowego. Występuje w Indiach, Pakistanie, Nepalu, w rzece Ganges i Indus oraz ich większych dopływach. Osiąga do 7 metrów długości i do 1000 kg masy ciała. Głowa wąska i silnie wydłużona. Jest czczony przez Hindusów jako zwierzę poświęcone bogowi Wisznu. Znane są wypadki ataków na ludzi. Jest trudny do utrzymania w niewoli. K-
krokodyl amerykański. Gatunek gada z rodziny krokodylowatych. Długość przeciętna ciała tego krokodyla to 3,5 metra, lecz został schwytany krokodyl o długości 6 metrów i 60 cm. Z kolei maksymalna waga to 1000 kg. Żywi się głównie rybami, a poza tym ptakami, małymi ssakami, krabami i żółwiami. Swoje ofiary atakuje i zjada pod wodą. Jak sama nazwa wskazuje, występuje w Ameryce, dokładniej na południowej Florydzie i Wielkich Antylach, również w Ameryce Środkowej i północnej Ameryce Południowej. Kajman czarny, gatunek gada z rodziny aligatorowatych krokodyli. Uważany za największego przedstawiciela aligatorowatych, ciemnobarwiony, na dolnej szczęce szare paski, które u starszych osobników stają się brązowe. Na bokach ciała jasnożółte lub białe paski, bardziej wyraziste u młodych zwierząt. Wyglądem odbiega od pozostałych kajmanów, szczególnie czaszka, która ma wyraźnie większe oczy i stosunkowo węższy pysk. Podobnie jak u innych ma kostny twór, rozszerzający się od oczu w dół pyska. Żywi się głównie rybami i innymi wodnymi kręgowcami, w tym dużymi kapibarami. Występuje w Ameryce Południowej, w Boliwii, Brazylii, Kolumbii, Ekwadorze, Gujanie Francuskiej, Gujanie Peru, Wenezueli. Na wolności żyje około 50 tysięcy osobników. Przeciętna waga tego kajmana to 350 kg, lecz maksymalna to nawet 1100. Z kolei długość sięga ponad 6 metrów. Krokodyl orinokański, gatunek gada z rodziny krokodylowatych, największy drapieżnik Ameryki Południowej. Prawdopodobnie samce w sprzyjających warunkach mogą dorastać do 7 metrów długości. Żywi się rybami, dużymi ptakami i małymi ssakami. Dziś żyje 1500 tych zwierząt w górnym i dolnym biegu rzeki Orinoco od Wenezueli do Kolumbii. Należy tam do zwierząt chronionych. Krokodyl nilowy. Jeden z trzech gatunków krokodyli występujących w Afryce, drugi pod względem wielkości. Występuje prawie w całej Afryce, na południu od Sahary i na Madagaskarze. Był czczony w starożytnym Egipcie. Tara Shine odkryła kilka izolowanych populacji krokodyli na Saharze. W miejscu ich występowania przez parę miesięcy z wody deszczowej tworzą się obszerne i porośnięte roślinnością stawy. Przez większość roku panuje tam absolutna susza, woda wysycha, a krokodyle zapadają w letarg zakopane w głębokich na kilkanaście metrów jamach. Dorosłe osobniki nie przekraczają 3 metrów długości. Wraz z resztą populacji krokodyl nilowy może stanowić odrębny gatunek od populacji wschodnioafrykańskich. Krokodyl nilowy może żyć nawet 100 lat. Poluje na różne zwierzęta, złapane ofiary wciąga pod wodę. Może wstrzymać oddech pod wodą na ponad 45 minut. Krokodyl nilowy ma największy w stosunku do wielkości ciała mózg spośród wszystkich współczesnych gadów. Krokodyl nilowy przeciętnie waży 410 kg, lecz maksymalna waga to 1090 kg, zaś maksymalna zarejestrowana długość to 6 metrów 45 cm. Krokodyl różańcowy, gatunek gada z rodziny krokodyli właściwych, jest największym współcześnie żyjącym gadem, a także największym drapieżnikiem na lądzie i rzekach całego świata. Samce krokodyli różańcowych mogą osiągać ponad 6 metrów długości i ważyć 1360 kg. Typowe rozmiary dorosłych samców mieszczą się w przedziale 4,5 a 5,5 metra długości i 400 tysięcy kg wagi, ale zdarzają się również okazy o większych rozmiarach. Samice są o wiele mniejsze i zazwyczaj nie przekraczają 3 metrów długości. Krokodyle te mogą żyć w słonej wodzie, lecz najczęściej można je spotkać w lasach, deltach rzek, lagunach i dolnych odcinkach rzek. Posiadają największy zasięg siedliskowy spośród wszystkich żyjących krokodyli, rozciągający się od wschodniego wybrzeża Indii przez większą część Azji Południowo-Wschodniej do północnej Australii. Krokodyl różańcowy jest groźnym hipermięsożercą. Ostatecznym konsumentem polującym zasadzki jest w stanie zaatakować niemal każde zwierzę wkraczające na jego terytorium, wliczające ryby, skorupiaki, gady, ptaki, ssaki oraz inne drapieżniki, takie jak rakiny i ludzie. Z powodu swych rozmiarów i rozmieszczenia krokodyle różańcowe są najgroźniejszymi krokodylowatymi dla ludzi. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się
spodobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały Światowa Historia i Światowa Kultura. Trzymajcie się. Cześć.